Cześć, nazywam się Marek Bugała. Jeżeli zastanawiacie się, co zrobić, jeżeli wasi ludzie, wasi pracownicy od czasu do czasu nie realizują założonych celów, nie realizują projektów, które mieli zrobić i chcecie skorygować ich zachowania, zapraszam do oglądania kolejnego odcinka na moim wideoblogu Odkryj swój talent, czyli jak być super szefem. Cześć, witam was pięknie w kolejnym odcinku na moim kanale Odkryj swój talent, czyli jak być super szefem. Dzisiaj opowiem wam o korygowaniu zachowań w odniesieniu do realizacji celów, realizacji założonych zadań przez pracowników. Aby odpowiednio przyjrzeć się temu, co może być powodem niezrealizowania celów przez pracowników i skorygowania ich odpowiednich działań, należy wykonać zawsze trzy podstawowe kroki. Po pierwsze, zweryfikować cele. Po drugie, dowiedzieć się, dlaczego, jeżeli cele były odpowiednie, nie zostały one wykonane. A po trzecie, podjąć działania związane z egzekwowaniem wykonania zadań, celów, planów. Po pierwsze, dlaczego zweryfikować cele? Niejednokrotnie cele wyznaczane są z dość dużym wyprzedzeniem do momentu ich realizacji. Mianowicie firmy, których plan finansowy zaczyna się w styczniu, niejednokrotnie przystępują w czerwcu poprzedzającego roku do tego, aby wyznaczyć plany, zadania, cele i rozłożyć je na organizacje, na działy i na pracowników. Dlaczego więc weryfikujemy cele? Żeby sprawdzić, czy w okresie od momentu, kiedy były wyznaczane, do momentu, kiedy zaczynamy weryfikować ich realizację, nie nastąpiły znaczące zmiany w naszej organizacji. Zmiany rynkowe, zmiany mikroekonomiczne, zmiany makroekonomiczne, może branżowe, może konkurencja. Należy zbadać, czy cele w dalszym ciągu są zgodne z metodologią SMART. Czy to nie jest tak, że mamy grupę pracowników, która ma kłopoty z osiągnięciem celu tylko dlatego, że w danej branży, którą oni się zajmują, nastąpiły znaczące zmiany. Może się okazać bowiem, że cele wyznaczane w czerwcu, w październiku poprzedniego roku, w czerwcu kolejnego roku są już nierealne do osiągnięcia. W takiej sytuacji korygowanie nie następuje w korygowaniu zachowań, ale w tym, żeby zweryfikować, czy przypadkiem nie należy zmienić celów. Jeżeli jednak upewniliśmy się, że nic znaczącego nie nastąpiło na rynku, że nic nie zachwiało nam naszą marżowością produktów chociażby, czy ilością możliwości zatrudnienia pracowników w produkcji czy w operacjach, należy zweryfikować, co jest powodem, czyli przejście do drugiego punktu, co jest powodem niezrealizowania celów przez pracownika. Oglądałem niedawno bardzo ciekawy film na YouTubie, gdzie pokazany był sposób excelowego zarządzania i empatycznego zarządzania realizacją celów przez poszczególne osoby. O co chodzi? Osoba wchodząca do tego samego gabinetu, do tego samego pracownika, były przedstawione dwie różne metody jej zachowania. Za pierwszym razem powiedziała następujące zdanie. Od trzech okresów niezrealizowany został cel. Nie będziemy mogli dalej pracować, jeżeli w kolejnym okresie nie zostanie on zrealizowany. Koniec kropka. Przykład zachowania excelowego. Przykład zachowania i zarządzania empatycznego, nastawionego na ludzi. Mówi wprost. Od trzech okresów twoje cele nie zostały osiągnięte. Powiedz mi, dlaczego? Co było powodem? Czy mogę ci jakoś pomóc, aby te cele jednak osiągnąć? Czemu to służy? I czemu zwłaszcza służy zadanie fundamentalnego pytania w takiej sytuacji? Dlaczego? Trzeba znaleźć przyczyny. Jeżeli znajdziemy przyczyny w jego życiu osobistym, może się okazać, że urlop wzięty nawet w okresie gorącym pozwoli nam uratować dobrego pracownika i to, że kiedy on wróci po tym, jak poradzi sobie z problemami w domu, z problemami osobistymi, może zdrowotnymi, będzie w stanie być w dalszym ciągu oddanym pracownikiem do naszej firmy i osiągać odpowiednie cele w miarę krótkim okresie. Odpowiedź na pytanie dlaczego może również być związana z tym, że osoba nie czuje się już odpowiednio dobrze na danym zajmowanym przez niego stanowisku. W tej sytuacji możemy również, pytając dlaczego i używając oczywiście różnych technik związanych z pytaniem dlaczego, pięciokrotnego pogłębionego, o tym kiedyś opowiem w kolejnym odcinku, dojść do rzeczywistych powodów nierealizowania tego planu.
Może być to zniechęcenie, wypalenie daną sytuacją. Może być to już potrzeba rozwoju danej osoby w organizacji i niechęć do, niestety, ale do realizowanych już od kilku, kilkunastu czasami miesięcy tych samych zadań. Jeżeli zdefiniujemy, dlaczego te cele nie są osiągane, jesteśmy w stanie pomóc tej osobie, aby przywrócić ją w te tryby. Albo zastanowić się nad tym, w jaki sposób zmotywować ją z powrotem do tej pracy. Natomiast bywa tak, że pomimo, że nie ma przesłanek makroekonomicznych, czy ekonomicznych, czy biznesowych do tego, żeby zmieniać cele, pomimo tego, że osoba wydaje się, że jest w stanie te cele realizować, pomimo tego, że wyciągamy pomocną dłoń, nie chce w dalszym ciągu osiągać tych celów. Ostatnim elementem, trzecim, jest zweryfikowanie, czy dla danej osoby, która zna już dość dobrze firmę, zna już dość dobrze korporację, w której pracujemy, zna już dość dobrze otoczenie, ludzi, jeżeli w dalszym ciągu chce współpracować z nami, czy nie ma dla niej miejsca w naszej organizacji, w którym fantastycznie mogłaby osiągać swoje cele. Może były popełnione błędy gdzieś dużo wcześniej. Może przy zatrudnianiu popełniliśmy błędy, zatrudniając chociażby w sprzedaży świetnego, uwaga, huntera, czyli łowcę, tego, który zdobywa nowych klientów, na stanowisku farmera, czyli tego ogrodnika, który tak naprawdę dba o grządki, pilnuje, żeby co roku z danej grządki wyrosły nam owoce odpowiednie. Czyli zmieniliśmy jakby profil. To, że osoba przez długi czas się dostosowywała do tego jednego modelu, może się okazać, że w pewnym momencie wypalenie następuje bardzo szybko. I przesunięcie z działu do działu z powrotem pozwoli nam mieć świetnego pracownika, który realizuje fantastycznie cele, ale inne. Natomiast w przypadku osób, które nie widzą siebie w danej organizacji, niestety mamy do podjęcia bardzo trudną decyzję. I tą decyzję należy podjąć w miarę szybko, efektywnie i skutecznie. Podsumowując dzisiejszy odcinek, pamiętajmy, że w trakcie weryfikacji osiągania celów i korygowania zachowań, zwłaszcza kiedy te cele są nieosiągane, powinniśmy przede wszystkim, po pierwsze, zweryfikować cele, czy one w dalszym ciągu są celami aktualnymi. I uwierzcie mi, nieraz widziałem organizacje sprzedażowe, które ten sam cel dla handlowców wyznaczały na kwartał po kwartale przez kilka okresów. Oczywiście rosnąco kilka procent, nie dbając w ogóle o to, jak się zmienia otoczenie, czy w dalszym ciągu produkty są konkurencyjne i czy konkurencja nie zrobiła czegoś, żeby przeszkodzić w ich realizacji. Z drugiej strony, jeżeli mamy osobę, która te cele może realizować, cele są rzeczywiste, osiągalne, czy nie ma jakichś problemów personalnych, osobistych, czy nie możemy jakoś pomóc, uzupełniając chociażby wiedzę czasami tego pracownika o nowe produkty, o nowe rozwiązania, wysyłając na dodatkowe szkolenie. I po trzecie, czy jeżeli już widzimy jednak wypalenie, widzimy jednak nieefektywność danego pracownika w zespole, czy nie ma dla niego miejsca gdzieś w organizacji, gdzie może równie dobrze jak w poprzednim miejscu przez pierwsze okresy realizować się w pracy. Na dziś to tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, standardowo Facebook, LinkedIn, YouTube bezpośrednio pod filmem. A ja zapraszam Was do kolejnych odcinków na moim wideoblogu Odkryj swój talent, czyli jak być superszefem. Do zobaczenia. Marek Bugała.